Henryk Sienkiewicz, Quo Vadis, rozdział pierwszy. Petroniusz obudził się zaledwie koło południa i jak zwykle zmęczony bardzo. Poprzedniego dnia był na uczcie u Nerona, która przeciągnęła się do późna w noc. Od pewnego czasu zdrowie jego zaczęło się psuć. Sam mówił, że rankami budzi się jakby zdrętwiały i bez możliwości zebrania myśli. Ale poranna kąpiel i staranne wygniatanie ciała przez wprawionych do tego niewolników przyspieszało stopniowo obieg jego leniwej krwi, rozbudzało go, cuciło, wracało mu siły, także z Eleotezium, to jest z ostatniego kąpielowego przedziału, wychodził jeszcze jakby wskrzeszony, z oczami błyszczącymi dowcipem i wesołością, odmłodzon, pełen życia, wykwintny, tak niedościgniony, że sam Oto nie mógł się z nim porównać i prawdziwy, jak go nazywano, arbiter elegantiarum. W łaźniach publicznych bywał rzadko, chyba że zdarzył się jakiś budzący podziw retor, o którym mówiono w mieście, lub gdy we Febiach odbywały się wyjątkowo zajmujące zapasy. Zresztą miał w swej insuli własne kąpiele, które słynny wspólnik Severusa Celer rozszerzył mu, przebudował i urządził tak z nadzwyczajnym smakiem i sam Nero przyznał im wyższość nad cezariańskimi, chociaż cezariańskie były obszerniejsze i urządzone z nierównie większym przepychem. Po owej więc uczcie, na której znudziwszy się błaznowaniem Watyniusza, brał wraz z Neronem, Lukanem i Senecjenem udział w diatrybie, czy kobieta ma duszę. Wstawszy późno, zażywał jak zwykle kąpieli. Dwaj ogromni balneatorzy złożyli go właśnie na cyprysowej męsie, pokrytej śnieżnym egipskim bysem i dłońmi maczanymi w wonnej oliwie, poczęli nacierać jego kształtne ciało. On zaś zamkniętymi oczyma czekał, aż ciepło lakonikum i ciepło ich rąk przejdzie w niego i usunie zeń znużenie. Lecz po pewnym czasie przemówił i otworzywszy oczy ją rozpatrywać o pogodę, a następnie o gemmy, które jubiler Idomen obiecał mu przesłać na dzień dzisiejszy do obejrzenia. Pokazało się, że pogoda jest piękna, połączona z lekkim powiewem od gór albańskich i że gemmy nie przyszły. Petroniusz znów przymknął oczy i wydał rozkaz, by przeniesiono go do Tepidarium, gdy wtem spoza kotary wychylił się nomenklator, oznajmiając, że młody Marcus Vinicius, przybyły świeżo z Azji Mniejszej, przyszedł go odwiedzić. Petroniusz kazał wpuścić gościa do Tepidarium, dokąd i sam się przeniósł. Vinicius był synem jego starszej siostry, która przed laty wyszła za Marka Viniciusza, męża konsularnego z czasów Tyberiuszowych. Młody służył obecnie pod Korpulonem przeciw Partom i po ukończeniu wojny wracał do miasta. Petroniusz miał dla niego pewną słabość, graniczącą z przywiązaniem, albowiem Markus był pięknym i atletycznym młodzieńcem, a zarazem umiał zachowywać pewną elastyczną miarę w zepsuciu, co Petroniusz cenił nad wszystko. Pozdrowienia Petroniuszowi, rzekł młody człowiek, wchodząc sprężystym krokiem do Tepidarium. Niech wszyscy bogowie darzą cię pomyślnością, a zwłaszcza Asklepios i Kiprydra, albowiem pod ich podwójną opieką nic złego spotkać cię nie może. Witaj w Rzymie i niech ci odpoczynek będzie słodki po wojnie, odrzekł Petroniusz, wyciągając rękę z pomiędzy fałd miękkiej karbasowej tkaniny, w którą był owinięty. Co słychać w Armenii i czy bawiąc się w Azji nie zawadziłeś o Bitynię? Petroniusz był niegdyś rządcą Bitynii i co większa, rządził nią sprężyście i sprawiedliwie. Stanowiło to dziwną sprzeczność z charakterem człowieka słynnego ze swej zniewieściałości i zamiłowania do rozkoszy. Dlatego lubił wspominać te czasy, albowiem stanowiły one dowód, czym by być mógł i umiał, gdyby mu się podobało. Zdarzyło mi się być w Heraklei, odrzekł Vinicius. Wysłał mnie tam Carbullo z rozkazem ściągnięcia posiłków. Ach, Heraklea, znałem tam jedną dziewczynę z Kolchidy, za którą oddałbym wszystkie tutejsze rozwódki, nie wyłączając Poppei. Ale to dawne dzieje. Mów raczej, co słychać od ściany partyjskiej. Nudzą mnie wprawdzie te wszystkie wologezy, tyrydaty, tyrganesy i cała ta barbaria, która, jak twierdzi młody Arulanus,
chodzi u siebie w domu jeszcze na czworakach, a tylko wobec nas udaje ludzi. Ale teraz dużo się o nich mówi w Rzymie, choćby dlatego, że niebezpiecznie mówić o czym innym. Na ciąg dalszy zapraszamy do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie oraz do Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie.